Hej, postanowiłam, że wam jeszcze coś pokażę. Mianowicie. Wyzwalanie takiego biedaka. You're free from Persephone's grip. Wraca do domu. Rekrut buntowników uwolniony i on do buntowników najprawdopodobniej trafia. I teraz tak, gdzie ten nasz miś? Zszedł, ten większy. Z tym prawdopodobnie nie będzie tak łatwo, bo na niego ogłuszenie nie zadziała tak szybko. Zresztą byłby ciekawszym nabytkiem. I zginęli wszyscy, także no, prócz tych, których uwolniłam. W każdym razie tu jest czysto, możemy wrócić, ale mnie cały czas zastanawia, jak ja mam się dostać tam do tego skarbu na dole. Może trochę sytuacja nam się rozjaśni. Kiedy wrócimy do Hermesa? Poprzedni odcinek mieliśmy taki, cały czas się biliśmy w zasadzie. Więc teraz spróbujemy może troszeczkę tej linii fabularnej. Właśnie tylko mu oddamy to zadanie. Rzucę jeszcze okiem. No tu musi być o wiele niżej. Nie wiem, jakieś wejście do jaskini najprawdopodobniej będzie. Także udamy się do Hermesa. Zejdę tylko na dół. Pyk. Winda zadziałała. Cudowne. I teraz jak tu widzi Ikarus? To jest ciekawe, czy nam teraz ta skrzynia znikła? Nie, nadal jest. Ja jestem bardzo ciekawa, czy my możemy tutaj gdzieś z lewej strony wpłynąć? Nie ma co prawda, albo jest budeczka, zaraz zobaczymy. Może nam się uda dostać tam, gdzie trzeba. Czy tu jest jakieś wejście? Całkiem możliwe. Może za wodospadem kryje się jakieś przejście. Zaraz zobaczymy. Albo będzie trzeba nurkować. Mamy jakiś statek na pewno. Tu już widać. Oho. Pomniki Persefony. Czyli zbliżamy się do pomnika Persefony. Miał być przed nami. Nice. Częściej nie musimy się martwić o tlen. Teraz tak, obejrzymy sobie tu miejsce. Nic tu ciekawego nie ma tak naprawdę. Więc płyniemy dalej. I tu też nic? Od góry? Aaa! No proszę, jak schowana. Chcecie mi powiedzieć, że ten pomnik będzie pod wodą? To by było ciekawe z jednej strony, gdyby taki pomnik był pod wodą, natomiast najprawdopodobniej wcale nie będzie. Nie tędy droga. Tędy też nie. Egipskie ciemności, haha. Bajkowi by się podobało. I znów zaczynamy krążyć po tych tunelach. A, jest ich sporo. I wcale nie są proste. Można zabłądzić momentami, chociaż ten może nie będzie aż tak skomplikowany. Ale kto to wie, zaraz się okaże. A! Czyli tak, nie tędy droga. Miało być tak pięknie, z Hermesem mieliśmy się spotkać.
I teraz tak, tu jest wszystko. I tam jest chyba przejście. Więc nie ty, tylko ty. No co jest, Kassandra? No weź ten stąd tutaj, zobacz. O lewo. Przyciśniemy się. Spróbujmy to w... tego nie da rady mocniej. Co my zrobimy w takim wypadku? Okej, puść. Możemy wyciągnąć tego tutaj. Nie łapię tylko tego z lewej, a ja bym chciała złapać tego, co mam przed sobą. Chyba nie jest najlepszy pomysł, prawdę mówiąc, ale kto to wie, spróbujmy. Puść. I teraz tak, co my mamy? To... Oby to wypaliło. Co, jajeczko? A jednak nie, mamy przejście na drugą stronę. Tu sobie podpalimy, żeby drogę znać do domu. Okej, tu mamy przejście. Natomiast ta prawa strona tam została jeszcze niezbadana, a my trafiliśmy tu, gdzie trzeba. No, jeden z lepiej ukrytych pomników Persefony? Teraz pytanie, kto tam jest? Aha, ten misio. Ale tylko jeden? Bambuko pewnie nas tu robił, wyskoczył mi ktoś na plecy. Teraz tak. Nic mu praktycznie nie zrobię. Ale mogę spróbować. Prawie zginął. Jakaś taka odrobina mu została. Szkoda. No i pięknie. Mamy kolejny pomnik zniszczony. Może... Czyli lokacja jest zrobiona. Wygląda na to... Aha, pod spodem jednak było. Tu coś jest jeszcze ciekawego na samym skraju. Urwiska. Gdzie jest Hermesik, do którego mieliśmy wrócić, bo nie widzę. Coś tu mamy. Aha, Hekatę. Hekatę sobie zrobimy później. A jest, zaraz u podnóża. Zaliczony. Czyli rozumiem. Sprawdźmy jeszcze, żebym była pewna. Niczego tu nie zostawiłam. Wszystko zrobione. Żeby nie było. Żeby mnie coś fajnego ominęło. Tu może ja się przejdę na piechotę. To nie będzie długo, bo to nie było jakieś mega wielkie pomieszczenie. Pal tutaj. Ognisko. Wydaje mi się, że... To taki podpis. Byłam tu, Kassandra. Prawda? Wydaje mi się, że nic tam ciekawszego więcej nie znajdziemy. Gdzieś tu można by było jeszcze iść chyba. Pewności oczywiście nie mam. No kurczę, Bajek to jednak sprytniej robi. Tu nic nie ma. Tu zawalone. No tu nic nie ma. A jak nie ma, to nie ma. W takim razie się przeniesiemy od razu do półokrągu Dionizosa. Berło Hermesa to potężny fragment Edenu, który w niewłaściwych rękach może stać się bardzo niebezpieczny. No to wiemy. Na szczęście trzyma tu berło Kassandra. Tu czeka. Zobaczcie. Mówiłam, że tu coś będzie. Troszeczkę przypomina mi to miejsce, takie miejsce bijatyki z Gry o Tron, chciałam autentycznie powiedzieć. Z God of War. We need to get the recipe back. About that. Here it is. You've spared this realm great suffering, my friend. I wonder, were you spotted?
wszyscy nie żyją. It was heavily guarded. Things got ugly. They will know it was us. They'll retaliate. I just wanted to help, but I've made things worse. Ale wszystkich ubiłam. Nikt nie przeżył. A nikt nie powinien władać taką mocą. I'm keeping these torn notes. If rebellion is coming, this power could be used to light all of Elysium on fire. Perhaps you're right. So long as you swear to me you'll guard this secret with your life, I can rest, knowing Persephone will never be touched by this flame. Hermes, things are worse in Elysium than I've been letting on. The rebels are organized and ready to fight. War is coming. We must crush the force behind the chaos. Let's fight for Persephone. You're so worried about Persephone, you can't even see. You're in just as much danger. I don't care what happens to me. You were caught when we stole back the Eternal Flame. The humans will retaliate for what we've done. What do you propose? That we kill them all? What choice do we have? Chaos came for us, and soon there will be blood on our hands. At least when you asked me to steal, it was from thieves. You're not a murderer, Hermes. You made me look like a fool when I sent you to Kyros. But I can still come back from that, and prove my worth. I told you that was Kyros' fault, not yours. It doesn't matter. Please, I'm begging you, my friend. Help me to help her. Zabijmy wszystkich ludzi? Nie! You think that your obsession with Persephone entitles you to her love? It doesn't! She will never love you, Hermes! And no amount of killing will change that. Enough! Czy my będziemy z nim walczyć? Ciekawe, co by się stało, gdyby nam się udało zrobić to po cichu. Ja to sobie wczytam i sprawdzę. Czy on nam będzie i tak to samo proponował, czy jednak sprawy potoczyłyby się delikatnie inaczej. To mnie zastanawia. Stop! You're going to kill him! What are you doing here? Don't question me. Thank me for stopping you both before you do something you regret. This isn't over! Stand down, both of you! You still have your parts to play in all of this. Now stop bickering and fulfill them. Nie dała go zabić. No nic, co będziemy teraz robić? Mamy 59 level, punkt zdolności, 2 w zasadzie już do odblokowania. Kurczę, z Hermesem się pokłóciliśmy, no ale on chciał zabić wszystkich ludzi, no bez przesady, nie? Taki zaślepiony jest bardzo. Bardzo ładne. Zaślepiony jest strasznie tu z swoją Persefoną. Pytanie, co ta Persefona tam wyrabia? No to wiadomo, że nie szanuje w zasadzie innych. To jest ta rebelia Adonisa, więc to na razie nie. Aby Kassandra mogła połączyć, to wiemy, jak w Hadesie. Atak na fortecę trzech sióstr nauczył Kassandrę, czyli to jest takie zadanie, idź i niszcz. Dobre wieści. Choć Hekate była przekonana, że nie da się całkowicie wyrwać wrót podziemnego świata spod kontroli Persefony, miała pewien pomysł na jej osłabienie. Okej, okay. I tak mieliśmy się do niej wybrać. Więc spróbujmy. Pyk, i gdzie to będzie dokładnie po drugiej stronie, najprawdopodobniej. Żebyśmy tak nie biegali strasznie, ktoś to sobie zdjątko też zrobił z Persefoną. No wygląda normalnie ta dziewka. Ksena wojownicza, księżniczka. Cyk, bardzo podobne. Hmm.
No, nie mówcie, że nie. Kto oglądał, ten wie. Tylko chyba Ksena była w srebrze, nie w złocie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak swoją drogą to w ogóle o tej aktorce nic nie słychać. Pogadajmy z Hekatą w takim razie. Good, you're just in time. A woman in Stroma needs your help. Unless this brings me closer to taking down Persephone, I'm not interested. Haven't I made it clear we share that goal? Helping the woman will breach Persephone's power. What's special about her? She's an orator who'd be willing to join Adonis's rebellion. That man has beautiful lips. But a silver tongue like hers is necessary to inspire the public. Then it sounds like we need her. I'll come back when I'm done. Ale ja się pytam, co ta Persefona zrobiła takiego, że oni chcą to wszystko do góry, no, dupą wywrócić. Możecie mi wytłumaczyć? Czemu Kassandra jest też na nią taka cięta? Jak Persefony nie będzie, to będzie lepiej? Nie wiem, no. Nie jestem całkiem przekonana. O, i tu mamy teren, do którego będziemy musieli się wybrać sami. Ucem. Tu widzę, można jakoś się dostać. Przynajmniej tak podejrzewam. No nic, zaznaczymy sobie to. To jest też takie, i tu mamy nieodkrytą nadzorczynię, czyli tutaj też by była bitka i forteca. Na razie to zostawimy, zróbmy sobie, było trochę walki, to teraz poróbmy sobie główne. Skrzydła Hermesa. Zobaczymy, co to za kobieta. Szkoda, że ta Persefona z nami nie rozmawia tak naprawdę, bo mogłaby delikatnie trochę więcej. Jakoś na siłę też jej strony trzymać nie będę, ale... Nie wiem, wysłuchałam tak jakby jedną ze stron, prawda? A przydałoby się dwóch posłuchać. Chociaż miała okazję też tak można powiedzieć. Są te mosty wiszące. Nie wiem, czy wiecie, ale te posągi rzeczywiście istniały, tylko miały jeszcze falusy, natomiast tutaj ich wykastrowano, no. Ależ cudowne. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na mapie. Dzisiaj jest strasznie malutko zdjęć, czemu ich nie ma? Kurczę, trochę tak blisko mocno. Troszeczkę za blisko. No w sumie kupa zdjęć, nie? Już tu można takie screenshoty robić. Boję się, że nam tu całą historię utną w takim punkcie. W jakim, kurczę, Polsat puszcza reklamy. Obawiam się delikatnie tego. Tu zamknięte, tu też. No nic. Jest kowal, ale kowal jest po drugiej stronie. There she is.
Nie, jest pomnik. No tu nie będzie Kowala. Kurczę, piękne to jest. Mieli ten pomysł na ten świat. To będzie kradzież? Nie. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Ήταν τον ίδιο άνθρωπο στη θέατρο συγγράφη. Αγίκο αντίκειται. Όταν είπε δύο, έκλεψε διάφορα του παρελθόντος. Ona fajnie ujęła jedną rzecz, powiedziała, że to jest jej raj, nikogo więcej. Jak to królowa, widzę, że posąg to za każdym zakrętem. I pytanie, jeżeli ludzie podniosą crafted by Her Majesty, Persephone herself. No human should seek to leave it, for in Elysium we want for nothing. Hej, czy ona nie mówi zupełnie coś innego? A mamy jej pomóc? Może mamy ją przygapać na stronę rebeliantów i mówiła zupełnie coś innego. Who are you? Who sent you? Co ja mam powiedzieć? Adonis albo Hekate? Coś mi się wydaje, że to są... Kurczę, to są dość ważne te... Weźmy Hekate, chociaż czuję, że ona akurat najmniej będzie Hekate ufać. Hekate mentioned you could use some help. Quiet! If the other humans think I associate with Hekate, my career is over. Just tell me what you need me to do. Free the villagers being held captive in Persephone's broken daydream. My son, Theron, is working there as a guard against his will. It's like Persephone possessed his mind. Can you help him too? I'll see what I can do. Czyli ona bierze sobie więzi ludzi. A ja ich tutaj powybijałam z przyjemnością, prawdę mówiąc, a tych będziemy musieli uwolnić. No nic, spróbujemy. Mam nadzieję, że to nie są jakieś srogie byki. A jeden zaraz tu gdzieś na dole powinien być? Tak, oczywiście nie sam, prawda? To nic, zejdziemy sobie powolutku. Wyślijmy sobie... O matko, na bogato. Hej, czyli to jest taka zabawka dla Persefony, prawda? Tu ma piaskownicy z zabawkami i... Zakłócona wizja Persefony. Kurczę, tak mnie zastanawia, gdybym zdobyła te trzy części i od razu wróciła z nimi, bo to by było do zrobienia. Gdybym wróciła z nimi od razu do tego, do Hermesa, czy sytuacja wyglądałaby inaczej? No nic, swoją, z drugiej strony, tak powtarzać, żeby nie wiem, na siłę, to też nie bardzo, nie? I gdzie on jest? Tu jest zamknięte? Tak. Patrzcie. A ten nie był potrzebny. Super, a chciałam go uwolnić.
No cóż. Może tę. To była troszeczkę mocniejsza, niestety. Przykra sprawa. I teraz pytanie. Czy, jeżeli ja go uwolnię, to czemu pobiegnie na dół, czy wróci normalnie do mamy? Znaczy, to najprawdopodobniej nie będzie akurat jej syn. Jezu, nie biegnij tylko w lewo, błagam. Chłopie, no tam jest zejście z drugiej strony, no. O, co za bzdura. I co? Nie pobieg najgorszą możliwą drogą. Szkoda. Ten oberwał, ale jeszcze żyje. No już myślałam, że nie wskoczy. Zaraz go tam ubiją, no, bo przecież... Tragedia. No. No tak, bo oni levelowali. My natomiast musimy wydać sobie zdolności. Z tego, co tu widzę. Tego nie wymaksujemy, więc wejdziemy sobie tutaj i chyba w umiejętnościach, w biegłościach asasyna to będzie. Obrażenia asasyna. Obrażenia zadawane sztyletem. To jest też fajne. Szansa na sparowanie połowy obrażeń. Prędkość poruszania się, gdy kucasz. Też musi być przyjemne. Czas odnawiania wszystkich zdolności. Też cudowna. Szybkie skrytobójstwo. Śmiertelne skrytobójstwo. Teraz pytanie. To dam w jedno. I dam w drugie. Teraz pytanie, czy oni zabili tego biedaka, czy mu się udało uciec, nie mam pojęcia. Teraz wypuszczę tego. Ups. I też na nich poleci. Mogę się założyć. Wezmę ten skarb, który mi tu ciąży. I co my mamy? 1 na 2, 1 na 2, 1, 1, 1. Mamy porobione to wszystko. Jeszcze teraz tak, tego bidaka. A to jest ona tym razem. Coś czuję, że muszę ją wyprzedzić, żeby przeżyła. Sprawdźmy sobie, tak jeszcze na wszelki wypadek, czy ja niczego ze sobą nie zostawiłam. Wygląda na to, że nie. I wygląda też na to, gdzie ona jest. No teraz bym chciała spróbować uwolnić takiego. No ale się nie da. Może ty, co? Z tym się uda. Chyba, że spadnie. Z
stoją nad przepaścią, co ja poradzę. Teraz ta biedaczka tutaj. No jej już na przykład... Ona jest za mocna. No właśnie. Musiała umrzeć. Teraz pytanie. Mamy tutaj kogoś jeszcze? Rzućmy sobie okiem. Aha, czyli nasz cel jest tutaj w klatce. A tu jest kolejny. Jak dobrze pójdzie... Mnie zauważą, nie? Jak skoczy w krzaki. Albo mi nie. A to jest on! Czemu nawet w klatce nie siedzi? Najgorsze jest to, że on się na mnie też rzuci. Żeby mnie ubić? Jezus, kaczka, Sandra, ruszaj, tu dupsko. Teraz tak, wejdą na górę na pewno. Czy on mnie atakuje? Tak, atakuje. Tu nic, wejdziemy sobie delikatnie wyżej. I poczekamy na rozwój sytuacji. Tego tutaj na pewno nie ubijemy. No z tym oczywiście już moglibyśmy to zrobić, ale ja nie chcę. Ja bym chciała jeszcze spróbować tamtego biedaka uratować. O. I wypędzę teraz z ciebie zło. Persephone no longer controls you. Tada. Plus jeden do rebeliantów. I teraz tak. Te biedaki chodzą razem, we dwójkę. Szczególnie tego drugiego oczywiście ubić nie możemy. Co ja mam z nim zrobić? A, mam go w ten sposób przyprowadzić do domu. Świetne. Super, bardzo mi się podoba. Prawdę mówiąc, słuchajcie, myślałam, że go uzdrowię tą lachą i on wróci do rodziców. A tu się okazuje, że ja go mam jeszcze nieść. A jednak nie. Poczekajcie, poczekajcie. Chyba podeszłam i było... Oby tylko nie... O jest, wyzwu. You've been asleep too long. Wake and be free. Teron. Rozumiem, że zaliczyłam, czy nie? Teraz tak, aha. No to była ona, więc była za mocna. No i tutaj ewentualnie połowę, nie? Także byłaby bitka tak czy siak. Jesteś wolny. Konik wolny. I teraz możemy do niej wrócić. Ale bym zapomniała o zapasach, które tutaj tak ładne.
się schowały. Czy coś jeszcze muszę tutaj zrobić? Chyba nie. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłam. No wygląda na to, że jest czysto, więc wrócimy sobie, jak Bóg przykazał, schodami do góry. Czy tam ścieżką i pogadamy z tą babką. Teraz oczywiście z wdzięczności przyłączy się do buntowników, do rebeliantów i pomoże nam. Miało być jak Bóg przykazał, nie? Ścieżką. Ale po co? Kiedy można się wspinać? Dobra. Lecimy po prostej. I coś mi tu pokazuje. Ta szyna. Okej, 24, czyli najprawdopodobniej na samej górze. Jest. Ależ to będzie piękna synchronizacja. Swoją drogą, Ubi odeszło już dawno od kontynuowania tej historii z pradawnymi, prawda? Tymi Isu. I my tak naprawdę niczego więcej się nie dowiedzieliśmy od tej historii. Ciekawe, czy tu będzie jakiś przełom na końcu. Chociaż, no kurczę, nie wydaje mi się. Fajnie by było, gdyby jakoś ciekawie jeszcze tą opowieść, ten wątek właśnie o nich pociągnęli. You're back. Where is my Theron? I freed him of Persephone's influence. He's joined Adonis's rebellion. Wonderful news! I didn't know there was a cure. What of the other villagers? They've made their way safely to Iapetos' ruins already. You'll find them there. As promised, I'll join the rebels. What message would you like me to spread once I'm there? Hekate jest przymierzeńcem śmiertelników, a do niej poprowadzi śmiertelników ku wolności. And the fearmongering against the Kati. Ja myślę, że to są dość ważne odpowiedzi. Your words shall be spoken. Thank you for your help. A ja myślę, że Hekate sobie sama tutaj coś na bok będzie kręcić. No dobrze, słuchajcie. Resztę zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Już chyba trochę tych godzin mamy tutaj w tym dodatku. Pytanie, kiedy on się zakończy? Tu Hekate mamy niedaleko, ja sobie tutaj przebiegnę, ewentualnie popatrzę, czy coś jest ciekawego. Ona po drugiej stronie, ewentualnie ten pomnik do zrobienia. Czyli znów spotkałam się z Hekate, niestety z tym biedakiem poszła nam kiepsko, bo on troszeczkę wpadł w panikę, nie? No nic, a w ogóle spójrzmy na zadania. Jak to tu wszystko w zadaniach wygląda? Mamy jakieś nowe? Nie. Jak w Hadesie? Nie. Rosnące zrozumienie? Jeszcze mamy dwie dusze znaleźć. I mamy porozmawiać z Adonisem. No, niestety. Ten się obraził. Koniec. Ciekawe, czy zaproponowałby nam to samo. Ale coś czuję, że chociaż, no nie wiem, z ciekawości sprawdzę. Zrobię po prostu te trzy rzeczy i pójdę do niego, to oddam. W każdym razie ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek, za wszystkie łapki i komentarze. Zapraszam was oczywiście na kolejne. I co, trzymajcie się. Hej, hej. Where have you been?